Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu wegnarczych o serialach. Dzisiaj jest szansa na to, że podcast będzie dość profesjonalny, ponieważ mamy gościa. Dominika Olszyna, szefowa lifestyle i Kultury w Onecie jest z nami. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Stara się teraz. Tera, teraz jest dość takie krótko. zawieszona <grym i <grym i bardzo, bardzo, nisko. bardzo wysoko, ale ją natychmiast obniżamy. Piotrek Markiewicz też jest. Dzień dobry. <grym> i Zaprosiliśmy Dominika, żeby porozmawiać o serialu, bo chcieli o jednym ale... serialu. Ale to, to fajnie, to wreszcie ja proces... <grydy> ja coś obejrzeliśmy. Obejrzyliśmy. Proces... Nie, chodzi o to, że chcielibyśmy coś mądrego powiedzieć o serialu i po co ci Dominika potrzebujemy. Rozumiem, rozumiem. Będziemy po prostu mówić, aha, mm -hmm, mm -hmm. zgadzamy się. Ja mogę zagadzić. Chodzi o ten serial z Paul Dameronem z Gwiezdnych Wojen. O, świetnie. To jest moja specjalizacja właśnie, tak czułam. Nie, nie Prawda jest taka, że chcielibyśmy porozmawiać o serialu, który mnie akurat bardzo poruszył i muszę powiedzieć, że myślę o nim dużo. W ostatnim czasie, a mówię o scenach z polskiej sceny z życia małżeńskiego, czy sceny z małżeństwa, czy sceny z życia, sceny no. z życia małżeńskiego na HBO. Jest to film, który jest remakiem bardzo, bardzo znanego filmu Bergmana. Serial remake serial. serialu. Serial. A co ja powiedziałam? Filmu. Filmu. Film, Przepraszam. Wcześniejszy też był serial. Tak, serialu Bergmana i Chociaż jest osadzony w dzisiejszych czasach, nie jest to do końca chyba remake, bo mm. y, też się trosz, chyba troszkę akcja różni, y, ale, ale przede wszystkim jest osadzony we współczesnych czasach. Y, Dominiko, opowiedz proszę, jak, y, czy ten serial ci się przede wszystkim podobał i czy cię poruszył, y, czy nie? Bardzo, bardzo. Ale to jest też dobry serial do rozmowy, bo ciężko jest go spoilerować, mówiąc szczerze, bo uczciwie to jest jeden wielki dialog, więc to jest też dobre. Nie jesteśmy w stanie ich zdradzić. I nie ma zakończenia. Znaczy, I nie ma zakończenia. Z... A czy ja jednak muszę powiedzieć, że myślę, że spoilerem było powiedzenie, do czego ta para boh głównych bohaterów dochodzi na końcu. Hmm? No hmm. bo jednak. tego nie to, mówimy. Jednak bo dla mnie to było jednak dość, dość zaskakujące. Ale zgadzam się, że jest to jeden wielki dialog i generalnie możemy powiedzieć, tak, że jest to opowieść o dwójce ludzi, którzy są małżeństwem na początku serialu, a potem przestają nim być, to chyba nie jest żaden spoiler, no bo... Od... Nie, no bo to chyba wszędzie jest. Zresztą jest... tak było też u Bergmana, więc wszyscy... Ale którzy... też to zakończenie, jeżeli państwo wiedzieli, to jest bardzo podobne do Bergmana. Tak, z Bergmana jest kilka. Oczywiście cała konstrukcja, to, że mamy małżeństwo, to, że mm, oni są w pewnym Pani jest, trudnym momencie swojego życia. jest biznesmenką, jest wiceprezesem dużej firmy i odpowiada za produkt. Dokładnie, ale u Bergmana firmie. było odwrotnie, no bo mm, tam była. Uległa kobieta, która siedziała w domu, i był mężczyzna, który oczywiście robił karierę. No i to, co on tutaj zmienił, no to zrobił na. No. Czasy się zmieniły. ona Czasy Czasy robi wielką karierę i jej kariera Teko, na tak. początku serialu gwałtownie przyspiesza. Tak. Natomiast pan, który jest wykładowcą akademickim, siedzi w domu i zajmuje się ich córką. Znaczy, tak, nie tyle siedzi w domu, bo to też jest bardzo duże uproszczenie, że, bo oni tam tłumaczą na początku, że. Yy, tak jest łatwiej, bo on ma bardziej elastyczne godziny, to nie jest tak, że on siedzi w domu i zajmuje się dzieckiem. No też pierwsza scena serialu to jest bardzo ważna, bo to jest taka ankieta, którą oni do badań robią, której ona bardzo nie chce robić. Nie wiemy dlaczego, potem się wyjaśnia, dlaczego ona nie chce robić, mm -hmm. ale zaczynamy w momencie, kiedy ona nie chce tej ankiety robić. A mają opowiedzieć, dlaczego są małżeństwem z sukcesem. Tak. Jak to się robi, że się udane małżeństwo tak. robi? Co muszę powiedzieć, jest również dla mnie ciekawym tematem. I z dużą dozą głosowania do czekałem, co oni powiedzą. Ja, na czym polega udane małżeństwo? Nie dowiadujemy się za bardzo z tej sceny. Pani, pani ci ale... chyba nie pomogła. Nie, nie? Dowiadujemy, <laughs> nie. Dowiadujemy się, że w coś w tym małżeństwie się dzieje nie tak. Nie tak. I widzimy to bardziej po, nim, po niej niż po nim. A on oczywiście ma swoją. Um, <laughs> bardzo dużo swojej filozofii na temat oceny tego małżeństwa. I bardzo zdecydowane opinie ma. Bardzo. Jest bardzo przemądrzały. Ale bo, bo właśnie jest on, w, on w pierwszej scenie, w pierwszym odcinku, w pierwszej scenie jest właściwie, po prostu. jest takim jest który którego tubkiem. nie lubimy. Tak, Tam jest taka piękna scena, że ona cały czas kręci um, obrączką. I to jest bardzo też takie moim zdaniem znaczące. I to też A on jest jej przerywa. Bardzo, tak. Dokładnie cały czas. No i mamy parę, która jest w tym takim trudnym momencie i w sumie przez cały czas się na nich skupiamy, no bo nie ma więcej bohaterów. Jest przez chwilę para, z którymi oni się przyjaźnią. to zresztą. Ta tak, para jest wspaniała. Która też pokazuje pewną nową Dzień definicję. Tego jak główna antagonista Antmana, jak wiemy. <grystanie> 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 tak, to jest... To jest... To dlaczego zwróciliśmy uwagę na ten serial właśnie. No tak, tak. To był główny powód. No więc mamy przez chwilę jeszcze takich dodatk dodatkowe małżeństwo, w którym się nasze małżeństwo um, trochę przegląda, odbija, trochę jakby nie, nie jest w zgodzie z nimi, aż wybucha coś wielkiego. Trochę nawet ocenia to drugie małżeństwo. Nawet bardzo bym powiedziała, że ocenia. Nie, no bardzo, i... To drugie małżeństwo jest otwartym małżeństwem, czyli... Oboje wydają sobie zgodę na to, żeby mieć innych partnerów, chociaż potem się okazuje, że To drugie małżeństwo też jest super ciekawe, właśnie, bo zaczęło się od tego, że jest otwarte, ale to też jest jakiś kompromis w tamtym małżeństwie, dlaczego ono jest otwarte. To nie jest tak, że oni usiedli i powiedzieli, no dobra, to idziemy w tan. Nie, tam było jednak był powód, dla którego. On się decydował, a potem ona się decydowała na to otwarte. Małe. Ale próbujemy opowiedzieć bez opowiedzenia. To Aha. są zawsze te najlepsze momenty w tym podcaście, kiedy tak mhm. trzeba lawirować. Ale tak, no i tam się pojawia temat namiętności. I chyba po raz pierwszy jest tam taka też rozmowa między bohaterkami, tak? Mhm. Czy ona jest potrzebna, czy ona nie jest potrzebna w związku, czy oczywiście także w małżeństwie. I to też jest też moim zdaniem, mega ciekawe, że to jest pewien taki... Taka klamra ta namiętność, która ten serial w pewnym momencie spina. Trochę inaczej... Rozpina, spina. Tak. Rozpina, prawda. spina. Dokładnie. E, ale chyba tutaj też trzeba mm, powiedzieć bardzo dużo o aktorach, bo moim zdaniem to na nich siedzi ta cała historia. To znaczy tam na początku miała być, nie wiem czy wiecie, Michelle Williams, główna e, bohaterka. Pierwszą, tak? Pier, tak. I ona zrezygnowała. Aktorka. Tak. I ona zrezygnowała i wtedy wjechała Jessica. Jessica Chastain. Tak. I bez tego, że oni się znali, jak to ładnie mówią przez pół życia, hmm. ten serial by się nie udał. Jestem o tym całkowicie przekonany, bo tam je, kilka mam Bo Ja wypisałem sobie kilka takich punktów, które u mnie się przewalają. I na pierwszym punkcie e, w, w pierwszym punkcie napisałem intymność. Bo mm -hmm. tam jest taka doza intymności wytworzona w całym serialu. W niektórych scenach, tak, że patrzysz na tych aktorów i się zastanawiasz, że kurde, przełamali bardzo dużo swoich e, ograniczeń. Właśnie dzisiaj przeczytałem, że e, bo są nawet se, sceny na gości, które. Na gości bajackie, na, 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 na się nie jest, Ale, tak ale w, właśnie przeczytałem, skąd się to wzięło, bo Jessica Chastain powiedziała, że ona e, jest w stanie się rozebrać w tym serialu, ale każda część ciała, którą ona odkryje, Oskar Isaac ma też odkryć, więc nowe czasy. No, 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 nowe czasy to raz. Dwa, no jednak jak się patrzy na tę nagość męską właśnie w wydaniu hollywoodzkiego aktora, to no, ja jako też odbiorca, no, dużo oglądamy seriali, dużo oglądamy filmów, ale jest to dość niespotykane, że tak dużo jest pokazane w serialu z perspektywy męskiej, bo tak, ale na przykład w Girls było więcej, tak? Więc tutaj no jest tak, to też tak, tutaj tak. też był koordynator do spraw intymności. Tak, jest ale, to już kolejna produkcja. Ale sam fakt, że oni między sobą czuli się na tyle swobodnie, no, żeby tak. to razem zagrać, bo tam nie ma y, właśnie to, 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 co powiedziałeś, pojawia się jedna para, ale w całym serialu, jak pojawiają się jakieś inne osoby, to są to jakieś tło. Delikatne. Komplet, to w ogóle nie jest ważne, że oni są, tak jak to dziecko, które jest, ale właściwie ono gdzieś tam jest takim elementem, który po prostu wiemy, że on funkcjonuje. I, ale a propos tej jeszcze intymności, to też jest bardzo ciekawe, że wydaje mi się, że to jest bardzo ludzko też pokazane. To jest chyba też. Super, że ludzie bardzo też m, widziałam reakcję, utożsamiają się z tym serialem na wielu poziomach. Oczywiście dyskusji między sobą, problemów, ale też intymności. No. Takiej, no, nawet to, że on idzie do prysznic, pod prysznic, tak? tak? Więc e, jest tam dużo takich elementów, którymi oni. Bardzo dobrze tak yy, można się z nimi utożsamiać. I mi się wydaje, że to jest Bartek coś, co tak mega przyciąga do tego serialu, że nie można się od niego oderwać, i naprawdę się czeka na ten, czekało się na ten kolejny odcinek, można w życiu. Jest właściwie prawie namacalna, jeszcze wrócę na chwilę do tej intymności, prawie namacalna intymność, jak oni rozmawiają bardzo blisko siebie. To znaczy, jak oni. Są razem w pomieszczeniu, to oni nie są w odległości 2 metrów, 3 metrów, odległości całego pomieszczenia, tylko oni bardzo często rozmawiają ze sobą na odległość 20 centymetrów, mm -hmm. 30 i są tak blisko siebie, że masz wrażenie, że no zaraz coś tam wybuchnie między nimi. No i nawet wybucha. I na, wybucha. Na, na, nawet wybucha I wiele wybucha. razy. ta scena jest nieprawdopodobna, muszę powiedzieć, że nie mogę oddychać przez te 20 sekund, kiedy tam dochodzi do, że tak powiem, fizycznego. Fizycznej wymiany argumentów między nimi. Przy drzwiach. Przy drzwiach, tak. Znaczy, je, je, jest żeby, to prawdopodobna nie scena. Ale to jest uh, z, od, od jednej skrajności, czyli właśnie ta scena przy drzwiach, o których mówisz, ale druga skrajność to jest właśnie to, że oni zaraz, ta chemia między nimi zaraz eksploduje i zaraz po prostu zaczną się, nie wiem, całować. Że z jednej strony masz tę agresję, z drugiej masz to, że oni lgną ku sobie cały czas. W każdym odcinku. I to, i to jest no, niesamowite, zagrać coś takiego. Ale niechęć też jest dobrze zagrana. I niechęć bo jest fenomenalna. Na początku zagrana. my właściwie mamy niechęć, bo my już widzimy, że ona jest nim zmęczona. To znaczy, jak ona tak. już chce wyjść, to to już jest na takim poziomie um, takiego zmęczenia, że jest w stanie zostawić dziecko, wiesz, i pomyśleć o tym jutro, co tak. mówiąc uczciwie, nie jest tak do końca. Ona, ona ma już go tak dosyć, że to po prostu czujesz, że chcesz z nią wyjść że to jest zrozumiałe, że kobieta zabiera torbę, zostawia dziecko i wychodzi Ale i w sumie... Plus on jeszcze momentami jest tak miły, że ją to wkurza, że on jest tak, tak. tak miły. I to jest po prostu dla niej tak męczące i to ona jest tak oblepiona tą relacją, że ona może tylko tak naprawdę tylko uciec z mokrymi włosami z tego domu, żeby po prostu... Bo, 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 to... Właśnie samo to, jak ona się pakuje, właśnie jak to mówisz, że mhm. jest w stanie złapać wa wa walizkę, to ch chyba nie jest spoiler, że on bierze tę walizkę. To niesamowita scena też, jak on pakuje jej I, o, rzeczy. I on pakuje jej rzeczy, tak, tak żeby się tam pomieściły. I to nie na zasadzie, dobra, spakuję cię i won, tylko słuchaj, nie mieszczą ci się rzeczy, daj, ja ci pomogę. I to jest najgorsze. I to Co jest można najgorsze, zrobić? bo ona tam wybucha. Ale nie wiem, czy będę bardzo spoilerować, jak powiemy o wątku też aborcji, który tam jest. Mhm. To jest w ogóle wstrząsająca scena to jest, no to Myślę, że to nie, chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że to jest najmocniejsza scena o aborcji w ogóle, chyba teraz w serialach. I najlepiej też pokazana, jeżeli chodzi o w ogóle uczucia. Po pierwsze, kobiety, oczywiście. Chociaż ale też podkreślmy od razu, żeby też Państwo wiedzieli, że jak mówimy, że jest ja się zgadzam, że to jest strząsająca scena, to tam nie ma, nie ma krwi, nie ma tego, Nie, nie, nie. Jest, w tym sensie nie, nie chodzi o znaczy, tak, tak. Chyba też trzeba powiedzieć, że ten cały serial opiera się. Się na emocjach. To znaczy, że nie wszystko, no są sceny dosadne, ale też tak. dużo rzeczy my jesteśmy w stanie wyczytać z tych emocji i, na przykład, ta scena o aborcji, no to to jest dokładnie to. To jest jak nagrać pewien ogromny problem, w sposób taki, że my wiemy o co chodzi i my czujemy te emocje, i nie musimy mieć właśnie bardzo tego, żeby mówić tej krwi i tej dosadności, hmm. tak? tylko dostajemy po prostu um, ten całe, te całe, te kilogramy tych emocji, które po prostu w tej sytuacji są. A powiedz, Dominika, Twoim zdaniem, o czym jest ten serial? Jakbym miała powiedzieć, co, co mamy wynieść hmm. z tego serialu, to, to o czym on jest? Ja niestety mam taki problem, że ja wielu osobom polecałam ten serial i widzę teraz, jak zbieram opinie, że są Cześć dwie ciebie grupy. Cześć ciebie, żeśmy go obejrzeli. <laughs> są, jest jedna grupa zachwycona, do której wy należycie i y, to jest bardzo fajne, ale jest druga grupa, która powiedziała, że to jest dla nich za dużo i nie byli w stanie tego obejrzeć. I to mi się wydaje, że to jest taka bardzo współczesna lekcja, nie o małżeństwie, tylko o związkach. Absolutnie, to zgadzam się. I o Berk, relacjach. Tak, to jest po prostu o relacjach i o komunikacji też bardzo. I y, mi się w tym, bardzo, w tym serialu bardzo podobało to, że my musimy sobie też dużo dopowiedzieć sami. I są te rzeczy. Zwłaszcza między się... odcinkami. Bo tak. Kolejny odcinek z... często Mieją jest, miesiąc, dziura, albo jest dziura, i kompletnie się tam coś zmienia w I jesteśmy tej dynamice w w relacji. Jesteśmy w innym momencie i relacycj... trzeba wszystko nadrabiać. Wszystko Tylko trzeba I zastanawiać się, jak to tak? się stało, że oni są na tym etapie, bo byli przecież w tym etapie, a potem sobie myślisz, no nie, no tak to działa. No niestety, tak to wygląda w, w życiu. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna współczesna lekcja z Bergmana który był cynikiem, jak wiemy, i trochę mówił, że oczywiście e, małżeństwo niszczy miłość, tak? To zawsze była jego teza, dość męcząca. Powtarzana w tym serialu, tam w formie dowcipu, czy gdzieś tam w tak. rozmowach wielokrotnie, tak? Tylko, że my dzisiaj się tak nie skupiamy bardzo na małżeństwach. To też jest bardzo fajne, że to pokazało, że właściwie to małżeństwo jako instytucja nic nie trzyma. To znaczy, oni ze sobą funk funkcjonują po podpisaniu też jakby papierów i... Ale no. jednocześnie jest scena, kiedy trzeba podpisać te papiery, mhm. i się okazuje, że to jest jednak problem, że podpisanie głupiego papierka, który teoretycznie nic nie znaczy, mhm. jest gigantycznym problemem. Tak jest, ale to też jest bardzo dobra. Moim zdaniem, wrócę trochę do tej intymności, seksu i namiętności. To jest bardzo dobry serial pokazujący, jak ludźmi rządzą na, rządzi namiętność. I możesz mieć najlepszego partnera na świecie, który ma w Excelu 200 punktów na plus, ale po prostu pewne rzeczy się w życiu przydarzają. I potem trzeba się z nimi mierzyć. I mi się wydaje, że ta uczciwość tej historii to jest super, że oni są tak samo winni bo właściwie, no nie wiem, wy macie ulubionego bohatera, znaczy stoicie po jej stronie, czy po jego? Bo ja miałam te dyskusje ze znajomymi. i najpierw... Ja uważam, że się zmienia bardzo. Znaczy, tak. Po pierwszym odcinku ja tego faceta nie znosiłem i no tak właśnie. krzyczałem do tej dziewczyny, tak, tak, zostaw go, Ale moim zdaniem w połowie serialu już byłem absolutnie po jego stronie, absolutnie mhm. uważałem, że, że nie, nienawidziłem jej szczerze. Na no, potem koniec Oczywiście już trochę się to wszystko miesza i jest bardziej skomplikowane. Natomiast jego przemiana, jej przemiana. Yy, <laughs> znaczy, a przepraszam, a nie, nie, nie współczuje się jego... w ogóle je, jego osobie po drugiej stronie telefonu w ostatnim odcinku. A ja, ja oczywiście, że Ja nie, 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 nie zdradzę dlaczego? K, 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 kto to nie nie jest? możemy ale... tego zdradzić, ale no to wiesz, to, jak ja, jest ofiar i kat tak, i tak, potem ale się ale to na, na końcu miałem takie. Wy oboje jesteście źli. Nie, ja uważam, nie, nie. Po, znaczy po pierwsze, słuchajcie, Powiem tak, pra, jedna z najważniejszych prawd życiowych, które ja poznałem w czasie swojego życia jest taka, i moim zdaniem się bardzo odnosi do tego serialu. Dobrzy ludzie robią złe rzeczy, a źli ludzie robią dobre rzeczy. Tak jest po prostu w życiu. I tam się. To nie jest najważniejsza prawda w tym serialu, ale tak. jedna z praw w tym serialu. Można być złym człowiekiem i zrobić dobre rzeczy, i można być dobrym człowiekiem i robić złe rzeczy. Dlatego mi na przykład się w tym serialu najbardziej podoba przemiana tego faceta. Znaczy, z miejsca, którego go nie znosiłem, moim zdaniem to, jak on dojrzewa w trakcie tego serialu, jak się zmienia jego spojrzenie na życie, na własną rolę w relacji z kobietą, jest fantastyczne. Znaczy mi się, I to, do którego ten to, facet to znaczy... dochodzi, miejsca, mi się bardzo podoba. Ale tam jest z, z, z niego, przez cały ten serial jest zrywany idealizm. Znaczy, on. Nie, nie, Zresztą, nie z, z, jest zry, z, zrywana głupota jego, jego takie kompletnie... Takie twarde zasady, taki, on jest twardogłowy, wiesz, wiesz co, on, Piotrek. To znaczy, ten... na, na, na początku on, on tak jest się, aroganckim jest... pólsem, któremu się wydaje, że wszystko wie, a nic nie wie. I dopiero cał... wszystko... I że ma zasady. Dzieje... I to jest też takie, że on, że zas... że on jest jakby no, z tak, wyższością ale te, zasady są takie, jak, wiesz, te zasady są trochę takie, jakbyś książkę dała, rozumiesz, osiemnastoletniemu chłopcu do przeczytania książkę i powiedział: tu są, masz zasady życia, tak, masz się nimi tak. kierować i nigdy nie wolno od nich odchodzić i tak jest życie. A potem w wieku 30 lat ten chłopak się przekonuje, że życie jest kompletnie... Dobra, ale skądż mu się to wzięło? To nawet tłumaczył. bo to to działo to, mu się z jego pochodzenia. Wziło mu się z jego pochodzenia i wiary. był ortodoksyjnym Żydem. Żydem, który odszedł od tak. tego ortodoksyzmu i, 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 i przez, w pewnym momencie przestał być wierzącym w ogóle, tak? W hmm? ogóle przez to praktykować religię w jakikolwiek sposób. I stąd się mu wzięły te ostre zasady zdecydowanie. Łącznie z tym, że jak stracił grunt pod nogami, bo to trzeba też powiedzieć, że mm -hmm. on stracił. To nie totalnie, po, że po on spadł przepaść po prostu. Tak, on e, wraca do tego, w czym się wychowywał. Tak. Ale nie zupełnie, trochę nie, nie zupełnie. Trochę pro, tak, pro, pro, nie próbuje, tam... próbuje, to znaczy próbuje. E, trochę, jest to... Bra, trochę wracane, ja to dobra. To, no, że ko... kolację szabasową robił w tym momencie, to oczywiście nie nie, jest symbolicznie że, bardzo że, ważne, ale tak, to nie jest przesadne. Nie, ale, jest... ale że, że on się chwytał w tym jednym odcinku, bo to nie jest tak, że to jest. Potem już tego chyba nie mamy, raczej? nawet jak jest na pogrzebie ojca, to tak też to jest takie. Nie, na pogrzebie ojca to już go tylko zajmuje to, tak. czy matka i ojciec się kochali, czy on zna odpowiedź na to pytanie, ale to go zajmuje. Tak, i to też jest śmieszne, że on w taki straszny sposób próbuje rozliczyć z tego. Tak, ale, to ale, też ten, ale to. ten powrót do, do wiary to jest też bardzo mądrze moim zdaniem, pokazane, że w momencie, w którym tracisz grunt pod nogami, to łapiesz się tego, co znasz. Nie szukasz czegoś nowego, tylko najpierw łapiesz się tego, co znasz, a jak Możem. to nie wychodzi, no to dopiero zaczynasz się rozglądać gdzie indziej. I ja uważam, że ta scena właśnie tej kolacji była bardzo potrzebna. Bo ona, nie była, każda scena jest potrzebna, bo ona i... była budowana właśnie ty, tak, od pierwszego ale... odcinka, od pierwszej sceny, w momencie, w którym w tej ankiecie jest pytane, co definiuje ciebie jako ciebie, a on mówi wiara co ją zaskoczyło i ona, ona była zdziwiona. Rzeczywiście to było ciekawe. Jeszcze z takich scen mocnych, ale to może mnie to poruszyło, jak ten dom, te, ta przestrzeń też była bardzo tak, ważna w tym serialu. Też, też sobie zapisałem, że ten dom jest bardzo bo ważny. To jest w ogóle moim zdaniem trzeci bohater trochę. Mm. Ten, I też potem to, że oni wracają do tego domu, to w ogóle jakby, to też jakby jest o tym, ale... Mm, ta scena o tym, jak on przearanżował mieszkanie pod tą dziewczynkę, bo ona się bała to spać. Cudowne to było, cudowne. I tak. spali w tym jednym pomieszczeniu, takim przedzielonym i to takie jej pokazanie, że my musieliśmy wszystkie przekonstruować, to wszystko by było za, ciebie, za dużo ciebie w tym domu, więc my zrobiliśmy tak, że po prostu, że ciebie nie ma. Bo to był ten moment, dał... kiedy ona też, znaczy, tak. jakby to ją był ten moment, kiedy ona zaczyna Rozumieć, co, co narobiła. No. Tak, tak, tak. I to był taki moment, kiedy ona chce być obecna i żeby były jej kanapy. Ona chciała kupić kanapę. To była taka głupia dyskusja: no mogłeś z nią pojechać na zakupy, a nie kupiłeś tam jakąś bo to, Ale, ale dochodzi do kolejnego wątku, który też się bardzo mocno przewija: sukces, kariera i kasa. Mhm. No bo, tak, to, bo, bo to, bo to te, też, jest... też gdzieś krąży, mhm. bo ona z jakiegoś powodu chciała kupić tę y, kanapę, bo jej się bardzo dobrze wiodło. Mhm. I ona też, jej przemiana następuje przez pryzmat jej kariery, co też widzimy, no bo ta kariera różnie się toczy w tym serialu i jest moment, w którym jej przestaje zależeć na tej karierze. To też z kolei to jest jej przemiana, o której myślę, że jest znacznie mniej zarysowana, mniej wyraźnie zarysowana, ale ona przechodzi w fundamentalną przemianę. Aczkolwiek masz rację, ale ja mam cały czas uważam, że to on jest głównym bohaterem tego filmu. I oczywiście, że 99% scen rozgrywa się między ich dwójką, i, ale to on jest głównym bohaterem. Ja mam takie przekonanie, jakieś, nie wiem na nie może. może może, znaczy, ja na przykład miałam takie wrażenie tak u Bergmana, nie czujesz, nie? tak to zapamiętałam na studiach, że kobieta była główną bohaterką, mm -hmm. bo w Szwecji chcieli pokazać, że te kobiety, które zostały w domu i były z mocniejszym mężczyzną, w tym takim starym patriarchacie, <laughs> powiedzmy, musiały się podnieść. trochę Bergman pokazał, że okej, okay, macie szansę. Tak? Że ten rozwód, który w latach 70. wcale nie był taki okej okay w Szwecji, mm -hmm. i y, było, było okazanie, że okej, okay, coś dla tych kobiet jeszcze będzie, pomimo tego, że, że to się te, nie ma happy endu w tej historii. A tutaj ja się zgadzam, że to jest bardziej o mężczyźnie, bo ten mężczyzna jest też taki zarysowany na te czasy. To znaczy, że to jest w końcu e, ojciec, który ma dokładnie takie same prawa jak matka. Taka jest prawda. I tu nie ma w ogóle dyskusji. Jest facetem, który płacze. Jest facetem, który płacze. E, zarabia mniej, to co powiedziałeś. E, tka po męsku ten nowy świat dla córki. I potem próbuje się odnaleźć ma kolejną przemianę, w której ty, tak jak mówisz, no, po drugiej stronie telefonu jest ktoś, kto na, wobec kogo nie jest, może znaczy na pewno nie jest fair. Robi złe rzeczy. Robi złe z rzeczy. dobrym człowiekiem, który robi złe rzeczy. Tak. Z pełną e, świadomością. Z pełną świadomością, i oni w to wchodzą. E, więc mi się wydaje, że, że bardzo się z tą zgadzam, że to jest trochę o też nowym mężczyźnie. I oczywiście czasami... Znaczy, jest... Bo w ogóle to jest o nowych czasach, no bo sam tak. fakt, ja zrozumiałem, że to jest o tej naszej zupełnie nowej rzeczywistości, w sensie, która trwa oczywiście, w momencie, w którym w ankiecie było y, pierwsza scena, w ogóle chyba by to było pierwsze pytanie pani, która robiła ankietę, jakich używacie y, zaimków osobowych? I moment, no tak, tak. taki moment, w którym od tego zaczynasz cały serial, to jest takie, okej, okay, wiem gdzie jesteśmy, wiem mm. czego się spodziewać, bo, bo oni też nie są w żaden sposób ani zdziwieni, ani oburzeni. Dla nich, dla bohaterów tego serialu, to jest normalne. No tak. I w tym momencie, kiedy, kiedy dla nich jest to normalne, to już wiesz, w jakiej rzeczywistości jest. A po co waszym zdaniem jest ten zabieg zrobiony, że każdy odcinek zaczyna się, do tego się poza dojść. planem filmowym? Nie każdy. Nie każdy odcinek? Ostatni się nie zaczyna, tak. tak? Tylko ty... się kończy, że widzimy ich tak. jako... Że, 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 tak. że tylko się kończy. To, dobrze, to inaczej. To, to, dobrze. To dlaczego tak jest, że w ostatnim odcinku jest inaczej, ale generalnie po co jest ten zabieg, że pięć-sześciu odcinków zaczyna się poza planem filmowym i wjeżdżamy mhm. jakby na ten plan, tak? I to jest, to jest dosyć fajnie, Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego wcześniej, muszę powiedzieć, że widzimy, jakby kamera zaczęła zaczyna yy, chodzić. 15 sekund przed tym, zanim reżyser mm -hmm. krzyknie, action. Akcja. Tak? action. Y po co to jest zrobione? No, mi się to podobało. Ja to odebrałem jako najpierw jako popisówę. To muszę przyznać, bo tam widać, jak jest ujęcie z, z planu, gdzie nie jest to dom, tylko jest to widać, że kartonowe ściany, y tam, no tam Oskar tak. Isaac się przygotowuje do roli, jest tam odliczanie, akcja, i w, i w tym momencie w dwie sekundy. Isaac z normalnego faceta zaczyna grać i widzisz dokładnie moment, w którym on zaczyna grać, albo ona zaczyna grać. Jest to, no, super zabawa, bo widzisz, że oni są wybitnymi aktorami. I tutaj... No, tak, to tak. Ja, ja uważam, że oni we dwójkę, bo oni są też współproducentami tego serialu, że oni... To, to znaczy, że wyłożyli pieniądze. Po prostu. Wyłożyli na to pieniądze. Ja myślę, że oni, nie dość, że się dobrze bawili, to stwierdzili, a, w tym roku zgarniemy wszystkie nagrody. To było pierwsze, co. No to było też widać na tym czerwonym dywanie, na którym on ją. to, było, to jest, Tak. Po, pocałował ją tutaj w ramie, tak. tak? I to po prostu wszyscy to mega przeżywali, że było widać ten element między nimi, tej takiej chemii, relacji, tego, że po prostu oni. Tak, ale, ale wtedy też. też e, Kokaże ko ko to ujęcie, bo ono naprawdę rozgrzało tak, i grno do czerwoności. Tak, ale w, w, wtedy też wszyscy zaczęli tłumaczyć, że słuchajcie, to nie jest tak, że on się zachował wobec niego. Nie fair, tylko oni są, są przyjaciółmi. w relacji od wielu od... przyjacielskiej od wielu tak. wielu lat, tak, to prawda. Tak i, I oni że... sami otwarcie o tym mówią, więc to jest, to, to jest bardzo spoko. Ale y, w ostatnim właśnie odcinku, kiedy nie było tego wstępu, tylko było to zakończenie, to wtedy pomyślałem, że y, to ma... zakończenie, na którym oni oboje schodzą w szlafrokach, czy tak. do siebie, schodzą z planu. Tak, tak i wchodzą I do Schodzą swoich... się do swoich um, gard garderob, i... gdzie są też imiona bohaterów, mm -hmm. żeby nie było. To wtedy pomyślałem, że tak, to ma drugie znaczenie, że i to jest. Ja wcześniej powiedziałem, że nie ma... że ten serial mm -hmm. nie ma zakończenia. To jest, to jest zakończenie, zakończenie. tego serialu. I co myślę... ono oznacza dla ciebie, to zakończenie? Że, że no co, co właśnie, nie do, nie, nie do końca chcę mówić, y, co dla mnie oznacza, no bo ono się, dla mnie ono się bezpośrednio odnosi do, te, okay. do tego ostatniego odcinka. Do tego, co się dzieje w tym ostatnim odcinku, w, w którym miejscu w życiu oni są, uh -huh. dlaczego się spotykają i w jakich okolicznościach się spotykają. Uh -huh. I właśnie ta ostatnia scena, ta już poza planem, to jest zamknięcie serialu. A dla mnie to jest taki wyraz tego, że to jest uniwersalna historia, że po prostu ktoś przychodzi na scenę. I że odgrywają scenę. I... Y i odgrywać scenę i to są sceny z twojego życia trochę. I że po prostu masz to podane w takim sensie, no oczywiście to podnosi też moim zdaniem taki artystyczny wymiar tego serialu, tak? Czyli jest to pewna rozmowa z widzem. To zostało też nagrane w pandemii, więc moim zdaniem ten to, to, taki... To też widać w jednej z tych scen, że um, e ekipa w maskach... Os, no, to było bardzo ciekawe. Że os, ekipa była w maskach, a Oskar Isaac tuż przed sceną miał trzymał przed sobą taką, takie pleksi, żeby nie pobrudzić sobie maki czy, czy coś takiego. I on szedł cały czas z tą pleks jako jedyny na planie. To było bardzo fajne. I Mi się wydaje, że to jest taki element trochę też tego Bergmana, jednak, który mieszał, tak. Telewizję, kino, teatr, i to jest zresztą reżyser powiedział, że on. Chciał go gdzieś zatrzymać w różnych momentach. Czyli z jednej strony się z nim absolutnie nie zgadzał, to było też ciekawe, i właściwie jak obejrzał Bergmana, to stwierdził, że on chce to zrobić inaczej, ale długo w ogóle nie miał pomysłu, jak to zrobić. I w momencie, kiedy przeczytał scenariusz i rozpisał rolę, to dopiero złapał to, że musi zmienić to, że to. W tym momencie tutaj kobieta będzie tą silniejszą robiącą karierę, a mężczyzna zostanie w domu, i że to jest ta nowoczesna opowieść, ten nowoczesny Bergman. Ale wydaje mi się, że właśnie to ta, ta całe takie poczucie, że my wchodzimy trochę do, trochę do teatru, trochę do historii, no to po prostu buduje taki uniwersalny wymiar tego, że, że po prostu my mamy te sceny i one są scenami ze życia małżeńskiego, które mamy po prostu na, Netflix, na, nie na Netflixie, na HBO, HBO. W siebie w domu. I są Czy... niesamowitą i, I każdy odcinek ma jakąś kulminację. Ty mówiłeś właśnie, że nie mogłeś złapać oddechu przy tej scenie, przy drzwiach. No tak. Tak, ona wszystko. jest też wstrząsająca, ale takich scen też jest kilka w tym serialu. Znaczy jedna to jest właśnie. I stałem po stronie tego pana w tej scenie. Tak. Znaczy uważam, że nie miał wyjścia, się Nie miał wyjścia. No, no właśnie to było, dla mnie to było wstrząsające, bo to z jednej strony rozumiem ciebie, ale z drugiej strony bardzo jej współczułem, w sensie, bo wiedziałem, co ona próbuje i dlaczego chce zrobić, bo rozumiesz tę bohaterkę w pewnym momencie. No i to, to, to było takie mocne. No tak, i potem jak ich znowu widzisz razem, to już myślisz, no. Tak. No, ale, ale tak samo ta, 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 ta cena w szpitalu, o której mówiliśmy. No to to te, też jest kilka takich momentów. Dla mnie ta rozmowa ich w kuchni, w których... W Tylko w, jak... w klinice. W klinice, tak, tak, tak. Mm. Scena w kuchni, jak on pali i tam jest między nimi... Albo tego ataki astmy. Tak, ataki astmy. To, że ona w pewnym momencie... Ataki astmy, w sytuacji, w mu przechodzą, tak. a potem wracają. To mm -hmm. też jest moim zdaniem bardzo ważne, mm -hmm. bo to są, moim zdaniem, te... ja ja uważam, że tego ataki astmy są psychosomatyczne. No tak, Mają tak. podłoże psychosomatyczne. Znaczy on w momencie, jak się zaczyna przestaje kontrolować swoje życie, czy w mniejszym stopniu kontroluje swoje życie, to ma tą astmę. Jak bardziej kontroluje, to ona mu przechodzi. Ale za sam fakt nawet z jednej strony w dialogach, z, dru w dru z drugiej strony w czynach, że on jej mówi, że w pewnym momencie chciał ją po prostu zabić. Co jest, no. To w spo sposób w jaki to tłumaczy i w sposób w jaki jest super racjonalny no, w tym, że chciałbym, żeby ona umarła. że, chcia że, że, tak, że tak chciałbym, żeby. To jest jeszcze gorsze wydaje mi się, bo moim zdaniem bo, bo jesteśmy bardziej w stanie zrozumieć, że człowiek we wściekłości komuś mówi zabijecie, chociaż wiadomo, że tego nie zrobi, ale mówi to, a on po prostu jest z takim spokojem mówi, że i miałem nadzieję, że ty też umrzesz. Tak, ale, ale z drugiej strony yy, on to mówi, a ona ma taki czyn, gdzie widzimy, że ona mu podaje cały czas ten inhalator. Na astmę. Ale w pewnym momencie, jak się łapie na tym, że już ma go całkowicie dosyć, to czynami wręcz stwierdza, że mam gdzieś czy umrzesz, czy nie, już ci nie będę pomagała. Więc to też jest taki kolejny. No, wiecie, momenty, w których oni na siebie wybuchają, są super mocne, bo nie jesteś w stanie stwierdzić, kto ma rację tutaj, bo rozumiesz i ją. I jego. Trochę tak jest. Ale jeszcze jedny, jeden wątek panowie, i to jest pytanie do was, bo tam jest też bardzo mocne to, że on mówi, że on lubi mieć dzieci, i dla niego było ważne, że on chce się z nią rozstać i rozwieść, bo chce mieć więcej dzieci. Mhm. Zapytaj dwóch bezdzietnych, nie? No wiem, ale jest to ciekawe, no dlatego, że oglądacie bardzo dużo seriali i jednak wrócę do tego, że ta męska figura w, te, w tym serialu jest bardzo znacząca, to znaczy, jest bardzo dużo jakichś takich interpretacyjnych kluczy, których nigdy nie było, no bo my zawsze idziemy w jakimś takim schemacie, jak mężczyzna to zawsze jest w takiej tej samej roli, a tutaj jest to w końcu przełamane i nawet na takim to, co że on płacze, no to to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że mówi jasno, ja chcę mieć więcej dzieci. Ja tylko więc, on? W jakim I, sensie? Y, Poli też mówi. A, no tak, że on też chce. Faktycznie, ja zapomniałam jest... o nim. Tak, to ja o nim zapomniałam. W tym, w tym serialu mężczyźni chcą mieć dzieci. Mi dzieci. Jest drugo, tak. Drugo, tak, drugo planowa postać, też bardzo ważna. Ja zapomniałam o nim. Bardzo też, przystojny. Też nie wiem, kim jest ten aktor. Ale, ale bardzo znaczy, Jest bardzo przystojny i kompletnie nie pasował mi do tego serialu. No ale go też tak na w sensie, chwilę nam dali, tam, tak jak te dzieci. No. On był lepszy Często bo opowieściach. ale widzimy go w jednej scenie. Jest to tak, jest szczegółujące. No tak, ona go też tak zarysowała, nie, czas, że nam się pusty. faktycznie mogło wydawać, że to wyjdzie teraz po prostu. Ponieważ ja to też jest. No dobrze, ale to też jest ważne, bo to też jest nieprzypadkowe. Z opowieści, kiedy on się pojawia w opowieściach, to wyobrażam sobie, że to jest po prostu. Adonis. <laughs> to znaczy ideal, ideał, faceta, tak? tak a a potem się okazuje, przychodzi że zwyk, wcale nie jest z, taki ideał. Zwykły ideal. facet no, przychodzi w sumie. Tak. No całkiem przystojny. Ale i, nic tam Ale nie, mówić, nie tak, żeby tak. po prostu ale z mokrymi włosami ma... na mróz wychodzi. Ale no. to też jest prawda w życiu. Zobaczcie, zawsze. Ja, przepraszam, bo ja mam bardzo tutaj osobi dużo osobistych odniesień w tym serialu. Spróbuję, Eksperci od związków się wypowiadają. ich nie, wiesz, no ja jednak od rozwodów niestety jestem ekspertem. Ja nigdy więc. nie wyszłam za mąż, więc też mogę tutaj więc dużo. Spróbuję jakoś ja tak, żeby Bardzo często w życiu się zdarza, że w sytuacji, kiedy ktoś nas zostawia dla kogoś innego, to uważamy, że ta osoba, no, no, ponieważ my jesteśmy wspaniali, no to ta osoba, dla której nas zostawia, no, to musi być w ogóle Bóg. To tak? to to się, po prostu coś nieprawdopodobnego. A potem się okazuje, hmm. jak następuje to zderzenie, to się okazuje i człowiek się zastanawia... Ale, ale jak? o co chodzi. Ale o, Dlaczego? Mhm. Co ten ktoś ma, czego ja nie mam, tak? I moim zdaniem tu też było coś tak. I to, że my myślimy właśnie, że ten Poli, no tak, to, to jest, to jest nagle, ale. Znaczy on był przystojny, no, oczywiście, ale nie tak, są... ale nie tak, jakbyśmy mogli sobie, jak ona to zarysować. Ale co ciekawe, tą... też się historia. okazuje być bardzo dobrym człowiekiem. No tak. Bardzo dobrym człowiekiem. Tam tak na końcu, oni wszyscy są dobrzy. Wszyscy są dobrzy, tylko zdarza im się robić złe rzeczy, bardzo. Bardzo zła rzecz. Znaczy głównie Na koniec ten telefon jest przerażający. Jest, znaczy to jest przera... Ta scena tego telefonu jest przerażająca. Znaczy to znaczy, jest... Nie, bardziej, bardziej przerażająca, przepraszam, że, że ci przerażam, to nie jest nawet ta scena telefonu. To jest to, jak oni rozmawiają po tym, o tej rozmowie. Bo ja myślałem, że, że to jest tak, że on skitra tę rozmowę dla siebie i przemilczy przed nią rozmowę, ale on wchodzi, a ona pyta jak tam rozmowa? I ona była całkowicie Tyle, świadoma tego, co się no przed sobą wydarzyło. Drink, jesteś jeszcze młody. Ja ci powiem, że absolutnie ta scena dla mnie była całkowicie zrozumiała. Całkowicie. Nie, nie. To jest to... absolutnie naturalna scena, która się wydarza nie, setki nie, nie. tysięcy nie, razy dziennie. Ale, ale to, to nie każdego dnia na świecie. Bartek, ja nie mówię, że takie rzeczy się nie dzieją. Ja mówię, że bardziej mnie, mną wstrząsnęło to zbicie, że z jednej strony masz Pokazane, jakby on kitrał tę rozmowę. Ale z drugiej A, to jest strony pół minuty jest... później... Ale on ją ale... chyba kitrał, Piotrek, bo to był facetime i on nie chciał, żeby Tak. lokalizacja się nie zgadzała. Wiesz, pod... bo... Próbujemy nie spoilerować. <laughs> Wszystko opowiedzieliśmy, ale... Nie, ale Wszystko oprócz. Znaczy, oprócz. To, że on próbował skitrać tą rozmowę, że użyje tego wyrażenia, też było oczywiste, bo musiał, to musiał tak się zachować, ale to, że potem oni rozmawiają w ten sposób o tej rozmowie, jest bardzo naturalne. Znaczy, dla mnie to było absolutnie oczywiste, ja widziałem... W, znaczy, ten początek ostatniego odcinka był dla mnie oczywiście zaskoczeniem, ale yy, na przykład moja partnerka, która jest dużo, dużo lepszą osobą ode mnie, ma dużo lepszy charakter i dużo lepszą duszę niż ja, była zaszokowana. A ja siedziałem, ja od razu powiedziałem, mówię, a teraz się wydarzy to. A Karolina mówi... Ale nie, no coś ty, nie. I nagle to się dzieje, i Karolina po prostu zaszokowana zupełnie. Live. dla mnie to też było zaskakujące, ale nie dlatego, że nie wierzę, że takie rzeczy się wydarzą, tylko dlatego, że e, to, co się wydarzało przed tą rozmową <grym <grym gdzie, jak on. Teraz już jesteśmy w trudnej sytuacji. Tak, bardzo ja, ja, bardzo jak on zaczął się kitrać, jak on sprawdzał, czy ona. Nie jest Ale... gdzieś, 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 gdzieś niedaleko. On zachowywał się cicho, żeby nie, żeby nie słyszała ponieważ, tej rozmowy. Ponieważ jest dobrym człowiekiem i próbuje, próbuje ograniczać ranienie innych ludzi. No. Robi to. Ale, ale ponieważ jest zły, różnica między dobrym człowiekiem i złym człowiekiem w tej sytuacji jest taka. Ale... Dobrzy i źli ludzie robią takie rzeczy. Dobrzy ludzie no to, no próbują rozpaczliwie ograniczyć zranienie drugiej osoby. Ale osobie. sam fakt, że, on to próbował że różni ludzie różnie odbierają dokładnie te same sceny, też pokazuje, że ten serial jest bardzo dobry. Bo moim zdaniem on nie, bo, bo, bo on nie, się nie, nie jest właśnie jednoznaczne. Moja konkluzja jest tak. W tym I każdy serii... inaczej czyta w ogóle te ich reakcje. To tak, tak, też jest tak, dobre. Ale czekaj, bezwotnie. bo zanim tak, przejdziesz jest... do konkluzji, nie, nie to odpowiedziałeś to, się... na pytanie Dominiki. Ale konkluzje nie zamykają dyskusji, tylko A. po prostu chcę skonkluzować. A już zapomniał o moim pytaniu. A jakie było twoje? O dzieci. O dzieci. Ale że co? A propos tego, że mężczyźni jakby, że mamy taki czas, gdzie mężczyźni jasno mówią właśnie, że te dzieci są ważne i że to jest, w sumie to już to pytanie jest takim bardziej tezą, tak? Że mamy tego bohatera, który głośno to mówi, a nie mamy dużo seriali, no bo mamy bardzo dużo stereotypów w serialach i jeżeli chodzi o mężczyzn i pierwszy raz mamy takiego ludzkich tych mężczyzn i mamy kobietę, która jednak podejmuje ja decyzje. Ja jestem zwolennikiem od dawna tezy, że nadchodzi era kobiet i że te role społeczności <coughs> odwracają i... Ten serial jest tylko dowodem na to i uważam, że jeszcze nas póki co dziwi rzeczywiście to, że tak w serialu te stereotypy się odwracają. Zgadzam się, to jest dosyć nietypowe, to było że w bardzo dużo faceci w tym serialu w chcą dzieci, a kobiety w tym serialu nie. Może jedna kobieta główna nie chce dzieci, ale to będzie coraz częściej się zdarzać, ponieważ w życiu się coraz częściej zdarza po prostu. Więc ten serial goni życie, tak czy inaczej. To ja odpowiem, jako że zdradzę to. Jestem trochę... Młodszy od Bartka. Może nie widać. Ale nie widać. <laughs> dla mnie to w ogóle nie było zaskakujące. Znaczy, y moi rówieśnicy, moi znajomi, przyjaciele, y wszyscy, którzy są w okolicach gdzieś mojego wieku, mówię tutaj o płci męskiej, bardzo jasno i wprost deklarują, że y czy chcą mieć dzieci, czy, czy nie chcą Ale mieć dzieci. Ale czy zdarza się równie często, że... I, i, i więcej facetów y wśród moich znajomych mówi wprost, że chce mieć dziecko dwójkę, czy chcą mieć chłopaka, dziewczynę, czy i chłopaka, i dziewczynę. I deklarują to wprost, nie ma w tym krzty jakiegoś chowania się właśnie za takim stereotypowym sprzed, nie wiem, miliona lat podejściu, że ja jestem facetem, to nie. Nie, nie, wszyscy już, przepraszam, prze, mówię o moim ci... gro, gronie znajomych. Bo w tym Są... samym czasie Ta, dzie dzieci. kobiety w tym samym wieku Ta. coraz częściej mówią, że nie chcą. Tak. I że to nie jest dla nich. Albo, że się nie spełniają, albo, że to jest trudne. I to też albo, ona... że za wcześnie. Albo, że za, za wcześnie, bo... albo, że to w tym przypadku oni mieli jakby taką. Ona nie... bała się, że to drugie dziecko wpłynie na ich relacje, tak? Eee, więc... bo, ale jest jeszcze właśnie jeden aspekt w tym wszystkim. Z jednej strony ona, mam wrażenie takie, że traktowała posiadanie potomstwa. Mówisz o głównej bohaterce? Mówię o głównej bohaterce. Eee... Mira. Mhm. Mira. Że Mira traktowała posiadanie potomstwa jako element związku, który może. Popsuć, naprawić, wspomóc związek i to nie tylko z, z mężem czy byłem mężem, tylko w ogóle traktowała to jako element, który ma coś sprawić w związku. Mężczyźni w tym serialu traktowali jako dzieci, że chcą posiadać dzieci, żeby wychowywać te dzieci, ale w tym wszystkim jest jeszcze drugi aspekt, że oni. Mm, oni już w pierwszym odcinku za przeproszeniem są starzy, ale w takim rozumieniu, że. No mają 40 lat. Tak, że hmm. ona y, już się łapała do tej ciąży geriatrycznej. Tak. I to mówimy o pierwszym odcinku, a jesteśmy kilka lat później w ostatnim odcinku i cały czas gdzieś się po, pojawia wątek potomstwa. W międzyczasie ona nawet y, mówi, że też. Nie wiem na ile to będzie spoiler, więc się powstrzymuję. No już na tym etapie to już <laughs> to, to teraz... to, to już wietrek lecisz. No, że, że ona jest w stanie ponownie zajść w ciążę, a raczej próbować ponownie zajść w ciążę, tylko i wyłącznie dla tego małżeństwa. I takie, wiecie, nagle masz było... Czy znaczy, tam jest rzeczywiście pomieszanie z poprzednimi? Jedyne, co znaczy, z tajem, to raczej chodzi o to, że to też to jest zmienne, tak, że, że już 40-latkowie, 40, -latkowie, 40 -kilkulatkowie, i z tym też ten serial oswaja, uh -huh. traktują jako naturalne, to, że jeszcze mogą, że jeszcze mogą mieć dzieci, dzieci jeszcze wychowywać dzieci, bo to jest kolejny aspekt. Jeszcze wrócę do tych mężczyzn, bo zawsze mężczyźni moim zdaniem deklarowali to, że chcą mieć dzieci. Tylko, że tutaj jest trochę taka zmiana, że to, to twoi koledzy, czy to o czym mówisz, to są mężczyźni, którzy chcą mieć dzieci i wychowywać dzieci. Mm -hmm. I to jest moim zdaniem, słuchajcie, bo to co on mówi, on powiedział, że ja jestem w tym dobry. To znaczy, ja sobie radzę z tym, że jakby mm. jestem z tym dzieckiem i go wychowuję. No i w ogóle z serialu wynika, tak. że on nie jest dobrym ojcem. Po jest, prostu ma, absolutnie. ma świetną relację z córką, więc tak. Więcej tak. więcej widzimy jego relacji z córką, jego dobrej relacji z córką, niż jej relacji z córką, a jak już są te jej relacje z córką, to one są niezbyt dobre. Znaczy z dialogów wynika, że tam jest zawsze, że to on jest takim łącznikiem na to, żeby między nimi się udało i to też jest e, bardzo ciekawe i mi się też to bardzo podoba, no bo z reguły to matka była tym łącznikiem, e, która tłumaczyła świat dziecka mężczyźnie, który Więc był daleko, nie był zaangażowany i tak dalej. Było, ona się nim wysługuje, ona Zrzuca niektóre rzeczy na niego, żeby załatwił z córką. Tak. Albo on wsiada działy. do samochodu w ostatnim odcinku i dopytuje, czy ma wejść, jak, bo on mają jakąś rozmowę ze sobą, i on od razu w to wchodzi, czy ma się w to zaangażować, czy nie. Hmm. Konkludując. Wspaniały serial. serial. Wspaniały ja mówię, serial. Moim zdaniem najważniejszym przesłaniem tego serialu jest to, że dojrzałość nie zależy od wieku, tylko jest sumą doświadczeń. I że można być yy, młodą osobą, bardzo dojrzałą, ale bardziej prawdopodobne jest, że w wieku 40 lat dalej nie jesteśmy dojrzali, bo za mało przeżyliśmy. Moim zdaniem problemy głównej bohaterki Miry w tym serialu wynikają z tego, że ona potem nadrabia coś, czego nie zrobiła wcześniej i... Yy, jest po prostu skrajnie niedojrzała i na koniec serialu zaczyna dojrzewać, zaczyna, jest na początku drogi. Nawet to, jak wygląda w ostatnim uwagę, jak jej wygląd się zmienia w ostatnim odcinku. Ale w, ale w, ostatnim, w każdym odcinku jest, ale w ostatnim. Ale w, się w, w ostatnim jest taka, ma taki etap bardzo seksy, że widać, że tak. to jest związek. W, w ostatnim wygląda po prostu tak, jak wiele moich koleżanek z czasów późnego liceum. Może nie miały tak dobrych farb do włosów i może nie miały tak dobrych płaszczy. No dobrze, ale, ale ten, ten, tak ostatni, ten, ten ostatni odcinek... Natomiast na początku wygląda... Nie, ale ten, ten ostatni odcinek też jest, prezes z domanieski wychodząca właśnie z pracy. Też, te, te, ten ostatni ale w te... pierwszym to wygląda jak zmarnowana małżeństwem, potem wjeżdżają w garniturze. Przepraszam, może w drugim odcinku. No tak, w drugim, w drugim odcinku, już jest panią no, ja, tak. prezes, ale w pierwszym to ona jest na tej kanapie, to taka powiedziałabym, za, zabidzona i zagubiona. To tam ale wdechali. nie, to, 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 no to, to właśnie to, to, to też tak. ja bym powiedział, że ale w drugim wygląda świetnie. Że w, pier... pani prezes. Że w pierwszym w odcinku jest. Prezes. Znudzona życiem, i w sensie jest w sytuacji zastanej swojego życia, w której myśli, że nic się nie zmieni, a ja chciałaby, żeby jeszcze coś się zadziała. A w ostatnim odcinku ona jest pogodzona z tym, że nie musi być absolutnie w żadnym związku. I ona to mówi wprost. I co, to, że ona tak mówi, nie, ale... a to czego ona chce, to są dwie nie, różne nie, rzeczy. Nie, ale że jest, je, że jest pogodzona. To, co, co ludzie mówią, a to, co robią, to naprawdę się no nie bo teraz, dochodzi, teraz dochodzimy do pojedynku yy, na tak Znaczy, wiesz, yy, ja, ja, ja nigdy, powiem, powiem Wam szczerze, nigdy w życiu z mojego własnego doświadczenia wynika, że jak ktoś mówi, że teraz chce być sam i nie chce żadnych związków, to jest. Guzik, prawda? Rzecz tak A ładnie wyraża. To mało wiesz o życiu. Nie? No może, tak. <noise> oczywiście może być. Brak dojrzałości również. Znaczy może jeżeli być ktoś być. mówi, że. Znaczy, ja nie raz. wiem, czy ona, nie, czy ona jest tam, czyli problem nie. jest to, że ona jest niedojrzała. Tutaj bym chyba trochę. Tak, ona jest skrajnie dojrzała. Moim zdaniem jest niedojrzała. Moim zdaniem. Nie winiej za to po prostu mówię, że jest niedojrzała i że tak samo jak on dojrzewa przez ten serial, tak samo ona dojrzewa. Ja myślę, że jest świadoma. On dojrzewa dużo szybciej niż ona. A mi się wydaje, że ona po prostu zmienia to, co chce. I że to wy, te wszystkie jej decyzje są dla mnie, są wytłumaczalne, tylko po prostu sytuacja się zmienia i to trochę tak z tymi związkami jest, że związki nie są na każdy etap w naszym życiu, w którym jesteśmy. I to trochę moim zdaniem, to kiedyś też Bergman próbował pokazać, że największą porażką związków jest to, że my jako ludzie się zmieniamy. I te układy, które sobie zakładamy, chwilę później już nie są A jest układami dla to zupełnie inna nas. rozmowa. Ale to jest to, że związek, który był dla nas dobry 10 lat temu, może nie być dobry dla nas dzisiaj, to jest kompletnie co innego. Ale to właśnie nie czujesz, że to ona dokładnie to złapała? Że to po prostu on... Nie, ja mam zupełnie inne, nie, inne on... wrażenie niż wy. Bo tak? jak tak mówicie, ja mam wrażenie, że tak. Że tak. W każdym poprzednim odcinku, oprócz ostatniego, ona się bardzo miota, włącznie z opcją, kiedy chce wyjść y, z tego mieszkania, z tego, z tego I domu i go z... zostawić, to ona cały czas się miota, bo ona nie jest pewna i przekrzy... zakrzykuje ten brak pewności. I y, nie wiem, złością hmm. zakrzykuje To prowadza do awantury, bo tak, no, tak było łatwiej wyjść z domu. A na końcu jest dokładnie świadoma tego. Czego aktualnie chce, i czy to będzie samotność, związek, e, romans, e, posiadanie dziecka, nieposiadanie dziecka, to ona już wie, że musi, że ma jakąś pewność w tym wszystkim w ostatnim momencie. I dlatego jest taka spokojna. I dlatego jest taka spokojna, tak. To ja Wam teraz wytłumaczę o co chodzi. <głosy> <głosy> chodzi o to, że spotykamy tych ludzi w momencie, kiedy oni się w ogóle między sobą nie komunikują, i po to jest ta scena ankiety. Że oni kompletnie się okazuje, dostajemy pierwszy strzał między oczy w tym serialu. Dostajemy, że oni w ogóle między sobą. On zupełnie, jemu się wydaje, że to małżeństwo jest w innym miejscu, jej się wydaje, że jest w innym miejscu. Kompletnie coś tam mówią, małżeństwo środek do celu. Coś tam, tam. takie. Kompletnie widać, że mhm. kompletnie nie ma między nimi komunikacji żadnej. Po czym, zobaczcie, po czym jest tak, że on cały czas do niej, ona mówi, nie chcę rozmawiać, nie chcę rozmawiać, nie chcę rozmawiać, on mówi, ja chcę rozmawiać, chcę rozmawiać, rozmawiajmy do rana, siedźmy tu tydzień w tym pokoju, rozmawiajmy, problem, jego problem, problem, jej problem polega na tym, że ona nie wie, o czym ma rozmawiać z nim, a on nie chce słuchać, to znaczy jego, to, co jak on mówi do niej, porozmawiajmy, to znaczy ty będziesz siedziała, a ja będę ci mówił i tak długo ci będę mówił, aż w końcu zrezygnujesz z rzucenia mnie, już zostaniesz dla świętego spokoju w domu, żeby już więcej mi nie słuchać. A kończy się serial na tym, że ta komunikacja między nimi zaczyna funkcjonować. I, i, hmm. i te, na, nawet ta cholerna, bardzo trudna rozmowa po tym telefonie pokazuje, jest po to zrobiona, między innymi, żeby pokazać, że oni wreszcie ze sobą naprawdę rozmawiają. I ostatni odcinek to jest pierwszy odcinek, w którym oni realnie ze sobą rozmawiają. To się zgadzam. To, to też się zgadzam, ale mam jeszcze dwa wątki, więc to nie, nie chciałbym, żebyśmy na, na tym zakończyli. Bo jeden wątek jest taki, że ja z kolei dla mnie taką główną rzeczą, którą wynoszę po tym serialu, jest to, że jeżeli ktoś uważa, że życie jest czarne albo białe, to jest po prostu głupi. Mhm. Jest... Jest, inaczej jest to, co powiedziałam, że dobrzy ludzie robią złe rzeczy, a <grym> e... ludzie robią dobre rzeczy. Nie, ale to, to bo, znaczy, bo, bo... że życie nie jest czarne albo białe. Ale, ale nie, to tam, tam jest jeszcze więcej, z, z, więcej odcieni szarości niż tylko to, że źli robią dobre rzeczy, mogą robić dobre rzeczy i odwrotnie. A druga rzecz jest taka, że chyba po raz pierwszy od bardzo dawna kupię i to naprawdę kupię muzykę z, z jakiejś rzeczy. Tam była fenomenalna ta muzyka. Ta ścieżka dźwiękowa w sensie nie mówię o piosenkach mhm. wy, tylko skomponowana muzyka. Naprawdę idealnie tam pasowała w odpowiednich momentach i na początku i na końcu to wszystko działało. I myślę, że kolejną rzeczą, za którą też ten serial powinien zgarnąć nagrodę, to jest muzyka. Ja myślę, że jeszcze scenografia i kostiumy. Scenografia, kostiumy wszystko zgarną. Znaczy, to je, jak oni byli ubrani, to też było niesamowite. Zresztą ja jako psychofanka jak się teraz. miało zmieniało ich ubranie. też. Tak, followuję stylistkę. No właśnie chciałbym powiedzieć, że oni są w ogóle tam śliczni w tym serialu. No śliczni, są śliczni. A Jessica czasem momentami wygląda jak Julia Roberts. Mhm. Prawda, po prostu momentami jest, jestem świeżo po Pretty Woman akurat przypominam. Ale nie świeżo, ale... bo od trzech tygodni mówisz, że oglądałeś. Pretty Świeże? Woman? Prostu, tak. O że ja nie widziałam wiele, wiele lat. Ale samochód Spaniały w ostatniej się, co, nie. Wspaniały film. Tak? Pretty Woman, och, rany bardzo ciekawy artykuł, to był chyba New York Times, o tym, jak Pretty Woman e, zestetyzował mm, prostytucję. I to była ba bardzo ciekawa analiza. E, co... a, wiesz, że, a wiesz, że w oryginale Pretty Woman się źle kończy? Tak? Znaczy scenariusz oryginalnie przewidywał złe zakończenie. Czyli nie miała być to komedia romantyczna, tylko jednak dramat. To, miało, to miał być dramat w rodzaju, wiesz, coś jak Midnight Cowboy, i mhm. ta dziewczyna Pretty Woman miała umrzeć na koniec z przedawkowania narkotyków. Także wolę Prawie w... jak zostawić Las Vegas. Zdecydowanie, prawie, prawie. zdecydowanie wolę to, jak, co z tego zrobili. Okej, okay, ale wracając jeszcze do scen, to. Jakbyście mieli tak jednym zdaniem podsumować? Czy to jest serial, który was napawa smutkiem, czy optymizmem? Bo to też jakby ludzi widzę w internecie. No, moim zdaniem to jest absolutnie psychoterapia, ponieważ uważam, że ktoś, kto mi powie, mówię o dorosłych osobach, ktoś, kto mi powie, że nie widzi w tym serialu czegoś siebie, nie, nie, nie twierdzę, że wszyscy mają takie historie przeżywane. To To ściemnia po prostu, ponieważ z no. każdego naszego życia z, każdego, z życia każdego z nas coś w tym serialu jest. I, I teraz trzeba się zderzyć z tym, co to jest, popatrzeć na siebie samego, i najchętniej proponuję sobie wybaczyć co się złego w przeszłości zrobiło i spróbować tego nie powtórzyć w przyszłości. Czyli smutek czy radość? Ja. Ja nie, wiesz, psychoterapia nie służy ani smutkowi, ani nie, radości. Nie, psychoterapia jest psychoterapią. Po prostu. Mi się wydaje, że to jest bardzo pożyteczne, żeby naprawdę, jeżeli nawet jest to trudne, to obejrzeć do końca i... Oddychać przy tym. Oddychać, mhm. przejść przez to i zastanowić się nad sobą i nad przeszłością, przyszłością, teraźniejszością. Każdy coś tam w tym swoim koszyczku ma, więc... Dla mnie w pewnym sensie uważam, że to jest um, obowiązkowe dla ludzi, który, dla których relacje oczywiście są ważne Absolutnie. i inwestują w to bardzo dużo emocji, energii i dużo o tym myślą. To wydaje mi się, że to jest dzisiaj mm, no, najważniejszy serial, który naprawdę warto tak poświęcić cały czas i nie oglądać go z komórką, no, tylko tak uważnie. Piotrek, teraz ty. Ja uważam, że to powinno być w jakiejś formie uproszczone i dawane w podręcznikach. I nauczane, i uczone, bo kuczy, jesteśmy młodsi niż ty, Bartek, ale tak. Ile <głos》> razy? Dzisiaj? Ile, Ile razy. Nie, zaczynamy? nie, nie, ale, ale to, to, to jest. To... A ja cały czas próbuję powiedzieć, że doświadczenie nie zależy od wieku. Właśnie, bo to jest tak, że oglądasz ten serial i tak rozpoznajesz rzeczy, które się tobie też przytrafiły. Tylko gdybyś wiedział, że takie rzeczy się przytrafiają w życiu, to teraz. Wiemy, i oglądamy, i jest to rzeczywiście psychoterapia, ale gdybyś wiedział, gdyby ktoś ci realnie przekazał w wieku, nie wiem, 16-17 lat, że słuchaj, to tak nie jest, jak ty sobie myślisz, w wieku 16-17 lat. Znaczy, myślę, że moja mała próbowała to powiedzieć, ale do czegoś jak się nie, znaczy, nie doświadczy, nawet, to, nawet to jest, chyba. ale nikt nie oczekuje od 16-17-letnich ludzi, że będą dojrzali, bo to o czym się zdarza, ale bardzo, bardzo rzadko. I mi się nie zdarzyło, i nikomu z moich znajomych się nie zdarzyło. No, to mi też się nie zdarzyło. Znaczy, mi się wydaje, że nikt tobie nie mówi, czym jest powiedzmy, małżeństwo, tak. No, bo dzisiaj to nie musi być małżeństwo. długi, stały związek. Gdyby ktoś kiedyś opowiedział po prostu, jak się do tego przygotować, i myślę, że tego nie ma, tak? Że, że my nie, nie dostajemy nigdy lekcji. Jak być w relacji z drugim człowiekiem, który jest z innego domu, wychowania. I myślę, że to jest jakby to. Ale nie, nie, nie dodałoby że jak być w monogamistycznej relacji? Bo ja uważam, że tam jest bardzo mocno poruszony wątek tego, że to nie jest do końca tak, że y, możesz być z jedną osobą przez całe życie tylko i wyłącznie i nic się tam nie wypali. Tylko w każdej relacji przedstawionej w tym serialu pojawiają się osoby trzecie, które. Jakoś bustują główne, główne relacje hmm. przedstawione. Zarówno tej pierwszej pary, którą poznajemy, zarówno tej pary, która jest główną parą. Wiesz, ta, ta druga para z tego otwartego małżeństwa jest jednak tam przedstawiona dosyć tak. Wiesz, no, znaczy nie sądzę, żeby producenci tego serialu uważali, że otwarte małżeństwo jest dobrym pomysłem. Ponieważ nie, to się ale... tam rozpada w jednym w, po, w ciągu 15 minut jednego odcinka to okazuje się, że to otwarte małżeństwo to jest po prostu ściema, tak, jedna ale, ale, to, ale, to, ale, to, ale to... jest tam tragedia ludzka w środku. Tak, więc... ale właśnie to, to nie, ja nie mówię, że, że tezą jest, że otwarte małżeństwa są super. Nie, tylko że jednak jest jaka nie, nie tyle a co jest pytanie o monogamistyczne związki. Bo ta, ta, ta pierwsza para mówi wprost, no słuchajcie. To nasze otwarte małżeństwo ma służyć usprawiedliwianiu jego zdrad. Ale, ale jak, ale... zobacz, to ta scena, po co, po co ta scena z tym otwartym małżeństwem jest na początku pierwszego odcinka? Po co? Po to, żeby nam poka żebyś ty potem się domyślił z ciągu dalszego serialu, że to otwarte małżeństwo, ta, ta para jest kompletnym fiaskiem, dlatego że oni się też nie komunikują. Nie komunikują się. W, tym drugiej, w tej drugiej Przecież relacji. Ale oni nawet się nie, nie za bardzo lubili. Facet co, trochę zakomunikował to, co potrzebuje, no bo to on wymusił ten otwarty związek. Tak? Znaczy on powiedział, ja chcę spotykać się z innymi dziewczynami. I co zrobiła żona jego? Zgodziła się na to, chociaż wcale się nie chciała. Gościć. Nie, on powiedział, że on chce się spotykać z innymi, ale ty się nie spotykaj z innymi. To było gorsze. Nie, to było, to było... Bo on, nie o, nawet, to, on nawet nie chciał słyszeć. Nie, o tym. Ale on teoretycznie się zgodził na to, żeby ona się spotykała, ale nie akceptował tego, że ona się może z kimś spotykać. problem, bo się okazało, że on się zaangażowała emocjonalnie i tak. że to się stało czymś więcej niż seks. Więc to, jest też, więc to hmm. też po prostu na koniec się okazało, że to, to drugie. To zawsze też jest oczywiście ryzykiem w tych związkach, że to jednak może wcale nie, nie być tak tylko, jak się to układa. To drugie małżeństwo było, tak jak powiedziałem, totalną katastrofą z powodu tego, że oni się nie komunikowali z sobą. Tylko my oczywiście na początku pierwszego odcinka nie wiemy, jeżeli nie oglądaliśmy Bergmana i nie wiemy, czego się spodziewać, to nie wiemy o tym, że to będzie serial o komunikowaniu się. Ale to jest taki sygnał, który dostajemy. Oni się nie komunikowali zawsze gdzie skończyli. Powiem wam jeszcze tak z naszego podwórka, że im więcej jest jakichkolwiek e, benefitów e, takich państwowych Dla małżeństw, tym mi się coraz mniej chce brać, małżeństw, brać nie ślub. Czy brać ślub? Miło, że to powiedział chwilę przed moim ślubem, ale. A to przepraszam. Nie, ale, ale mam wrażenie, nie, no, żartuję, że, że no. ta instytucjonalność odziera właśnie ten taki ideał małżeństwa, który jest właśnie, że zwiążmy się, że coraz bardziej jest to po prostu jakiś rodzaj, tran... no nie transakcji, ale to jest jak kupowanie samochodu. Coraz bardziej. Znaczy, to zależy od podejścia. Znaczy, w związku z tym, Piotrze, że my nie mamy tego zasobu, możemy porozmawiać tylko z ekspertem w tej sprawie, ale mi się wydaje, że nasze pokolenie ma wybór. znaczy, może wziąć ten ślub i może go nie brać. Nie wiem, jak było, mówiąc szczerze, 15-20 lat temu. Wydaje mi się, że tego wyboru tak nie było. Po prostu trzeba było. Wziąć... Było, ale był trudniejsze. Trudniejsze to było. No właśnie, no, więc dzisiaj rozumiem. pewnie jest to wybór. Mi się wydaje, że dla naszego pokolenia małżeństwo jest czymś innym chyba dzisiaj i że jest. W związku z tym, że masz wybór, to masz do tego zupełnie inne podejście. Ja nie wiem, jak to jest być w związku 20 lat i raczej będzie. Nie wiem, czy w ogóle taki będę miała, ale wydaje mi się, że nasze pokolenie już bardziej ten ślub Dominika traktuje Ale już tak, przed swoim ślubem. E, symbolicznie w tym sensie, no, że. Nie, nie. Chcia, 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 Chciałam ja delikatnie pokazać Dominice, żeby live. mówiła do mikrofonu, a nie nad mikrofon. Dobrze. dobrze. Wydaje mi się, że dla naszego Jeszcze pokolenia tak Piotre. Tak... do tyłu. W no sensie, się ty się odsuń. Jeszcze? Nie, ja. O, teraz mówi do mikrofonu. E, wydaje mi się, że naszego pokolenia ślub i małżeństwo to jest trochę już coś innego. Chyba my nie zakładamy, że to już będzie do końca świata i że mamy jakby z tyłu głowy. Pó dość późno są te małżeństwa. Jakby człowiek się sprawdzi, nie, nie bierze się ich tak szybko, nie bierze się z powodu dziecka i tak dalej. I wydaje mi się, że to zaczyna być trochę na innym poziomie rozmowa z tym małżeństwem. Ale... Słuchajcie, to jest na inny podcast już. To prawda. Chciałem, Ale musimy kończyć. Bartek naszego o związkach. Kończyć, o nie, 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 nigdy w życiu. Musimy kończyć. Psychoterapia z Bartkiem Proponuję <grym> Albo 30-latkowie <grym> o związkach. To nasz podcast, Piotrek. I goś specjalny Bartek Węglaczyk. Byśmy <grym> jest... mogli powiedzieć, że jesteśmy trochę młodsi od siebie. Tak, tak ze cztery razy, żeby to po prostu już wszyscy usłyszeli. Żeby brzmiało. Tak. Kolejny odcinek będzie w całości poświęcony 07 Zgłosie. Nie będziemy o niczym innym rozmawiać. My też jesteśmy przygotowani na to, jakby co? Nie jesteście. Jesteśmy. Nie, nie. nie jesteście na to, żeby się zderzyć z brutalną rzeczywistością znaczy... pracy milicjanta. No, prawda. To... Znaczy, jak my byliśmy na świecie, już nie było milicji. No, no właśnie. Tak. Chociażby z tego powodu. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy. Proszę wyrazić w komentarzach na naszym kanale YouTube'owym oburzenie z powodu yy, bardzo brzydkich uwag pod moim adresem ze strony. Uczestników tego podcastu. Młodszych kolegów Bartka i koleżanek. I koleżanek, Pff, właśnie. Nie zdążyliśmy opowiedzieć o drugim kobiecym filmie z tego tygodnia, czyli o The Last Jakim, Duel. jakim kobiecym? W w sensie bardzo dru drugim kobiecym. W film, film, filmie, tak? The, filmie. The Last Duel. Okay. The Last Duel. Uh -huh. Ostatni pojedynek dla Jaskota. jest są mężczyźni. Ale że... przepraszam, to jest bardzo kobiec. Ten z życiem Mołżyńskiego traktujesz jako serial kobiecy? Tak, zdecydowanie tak. Nie, my tu z się tutaj mówimy, nie, nie, nie zgadzamy. Młodsi koledzy nie zgadzają <laughs> tutaj. I na tym kończymy. Bardzo Państwu dziękujemy. Pewnie mnie już więcej nie zaproszą. Było mi bardzo miło. Nie, zrobimy następny podcast. Od następnego podcastu tylko dorośli będą przychodzić do tego podcastu. <grym>, Czyli w jakim wieku? <laughs> Dziękuję, Czyli tylko ja będę mówił. A. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.